Dzięki, Marinette. Miłego treningu. A? Sorki za małe spóźnienie. Dlaczego Marinette od razu odjechała? Dlatego, że nie chodzi z nami na szermierkę. Jak ci się podoba? Co? Kto? Moja akwarela. Podoba ci się? Jakbyś przeniknęła przez jej oczy i uchwyciła jej duszę. Jest przepiękna. Chodziło mi o akwarelę. Jest naprawdę piękna. Masz zaprosić Marinette na randkę. Co? Dlaczego? Bo jesteś w niej zakochany po uszy. Dzwonisz. Wcale, że nie. Jesteśmy przyjaciółmi. Patrzysz na nią tak, jakbym chciała, żebyś patrzył na mnie. Dzwonisz. Nie, mylisz się. Nie ma gorszego ślepca niż ten, który nie chce spojrzeć w lustro. Dzwonisz. Ale jak ja mam ją zaprosić? I co mam powiedzieć? Gdyby wasza relacja była tak prosta, jak udajesz, to na pewno nie miałbyś takich rozterek. Hejka, mam naklejki zespołowe! Jedna wersja z logo wytwórni płytowej, a druga bez niego. Ekstra, Marinette. Czad. Na razie lepiej nie używajmy tego logo. Wytwórnia nadal nie przysłała nam kontraktu. I nie przyśle. Nie mów tak, Juleka. Producent nam obiecał. Tak, chyba Bobrot nie kłamie. Adrian? Adrian! 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 A, to ci niespodzianka. Akurat dzwoni Adrian. A ja odbiorę jakby nigdy nic. Hola, como estás, amigo? Dobrze. Właściwie... Wiesz co, Marinette? Ostatnie miesiące były szczególne. I czuję, że mój stosunek do ciebie uległ pewnej zmianie. Trudno to wyrazić. Może spotkamy się i porozmawiamy? Twój stosunek do mnie uległ zmianie i chcesz się spotkać? Niestety jestem bardzo zajęta i... jakoś znajdę czas. Gdzie chciałbyś się spotkać? Może na przykład w Muzeum Greve? W Muzeum Greve? Jasne, dobrze, bardzo dobrze, tak, w Muzeum Greve. Okej, to do zobaczenia. Marinette i Adrian idą na randkę! Hurra! Musimy to uczcić! Zaraz do was dołączę. Serio, Muzeum Greve? Tak, a co, czy jest w tym coś złego? Na romantyczną randkę? Mówiłaś, że moje uczucia nie są jasne i miałaś rację. Coś się zmieniło, ale nie wiem co. I mam wrażenie, że coś się stało właśnie wtedy, gdy byliśmy w tym muzeum. Dlaczego nie możemy się stopić razem w jeden plaster przeznaczenia? Oczy w oczy, woskowe usta z woskowymi ustami, splecione na wieczność. I wydaje mi się odpowiednim miejscem.